W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy Five Nights at Freddy's 2, czyli moją ulubioną część FNAF-a, w której to przejdę wszystkie 5 nocy po to, aby przygotować się na wielką premierę FNAF-a Help Wanted 2. A jednocześnie jest to drugi odcinek naszej serii, w której to przechodzimy wszystkie części FNAF-a. Natomiast pod tym odcinkiem zostawcie aż 5000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag FNAF 2, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i nie chcesz przegapić FNAF 3, który pojawi się za kilka dni na moim kanale, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Ej, co jest grane? Nie pamiętam, żeby się FNAF 2 w ten sposób zaczynał. Jakby pamiętam tę scenę, ona się pojawiała po którejś nocy albo po każdej nocy, już dokładnie nie pamiętam, ale że zaraz po uruchomieniu gry dostajemy coś takiego? Nie. Okej, cześć Cika, witam serdecznie. Tak więc co, dzisiaj 5 nocy we FNAF-ie 2 i od razu, widzowie, mam do was wielką prośbę. Otóż Freddy Fazbear Pizzeria Simulator też będę chciał ograć, a nigdy nie ukończyłem tej gry, więc możecie napisać mi w komentarzu wszelkiego rodzaju podpowiedzi co do właśnie Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, bo też będzie ogrywane. A tymczasem lecimy, nowa gra i zobaczmy, co tym razem. Ach, mój ulubiony FNAF, dwójeczka, najlepszy FNAF ze wszystkich. Ja najbardziej lubię dwójkę, ponieważ tutaj jest wymagany głównie refleks. Tak więc mam nadzieję, że mój refleks się sprawdzi i że przejdę wszystkie 5 nocy. 12 AM, pierwsza noc. Oj, tak, tak, to jest to, na co czekałem. Oh my god, dobra. Control, flashlight, oczywiście. Maska, oj tak, dobra, oczywiście von Gaia możemy wymutować. Light tutaj, kamery, oj, która to była? Kamera? Czy ja tu oh my god, dobra, tu będzie mangle, wow, dobra, ja już zapomniałem. Mój ulubiony FNAF, a jednak zapomniałem, dobra. Music box, chyba pierwszej nocy music boxa nie trzeba nakręcać, z tego co się orientuję. Tylko trzeba po prostu sprawdzać te eventy. Jeżeli chodzi o kamery, to chyba tylko music boxa musimy i... chyba musimy patrzeć na kamerę z mangle i też jakby ją oświetlać, żeby ona się za bardzo nie ruszyła. Ale z tego co pamiętam, to chyba tutaj głównie na refleks wystarczyło tak naprawdę działać. I to w zupełności wystarczyło. Nawet nie trzeba było patrzeć na kamery, tylko nakręcać music boxa. Ale mogę się mylić, tak więc mam nadzieję, że uda mi się przejść tą noc. No i właśnie, ta wielka prośba do was, widzowie, po raz kolejny to przypomnę, czekajcie. Przypomnę, że chciałbym, żebyście mi napisali jakiś mega dobry poradnik do FNAF, przepraszam, Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, bo to jest chyba jedyny FNAF, którego nie ukończyłem, a chciałbym go ukończyć i bardzo mi na tym jakby zależy. Tak więc rozejrzyjmy się tutaj. Mam nadzieję, że po prostu napiszecie dużo komentarzy z jakimiś podpowiedziami albo jakiś taki większy komentarz z poradami, co powinienem zrobić, jak przejść i tak dalej. Bo jakby nie przyszedłem tamtego FNAF-a nigdy, a wiem, że tam trzeba w kolejności robić jakieś rzeczy, bo jak się nie zrobi w kolejności, no to coś złego się wydarzy. Jakoś tak ktoś mi kiedyś to tak tłumaczył. Może się mylę, nie mam pojęcia, więc jakby to już od was zależy. A tymczasem noc pierwsza, wiadomo, bardzo spokojna, więc w tym czasie możecie zostawić taktyczną łapę w górę, ponieważ już za parę dni będzie FNAF 3 i będzie wasz ulubiony Springtrap. Tak więc mam nadzieję, że się cieszycie. I oczywiście później polecimy ze wszystkimi kolejnymi FNAFami. Gdzie jest ten? Dobra, kamera 11, music box, muszę się nauczyć tego. Na razie jest bardzo spokojnie i z tego co pamiętam, to tak, tutaj tak, jeżeli będzie to jakiś animatronik w typu Foxy, to trzeba go właśnie tutaj światłem oświetlać. Jeżeli w wentach będzie Balloon Boy, to trzeba zakładać maskę. I tak, ta maska chyba... można ją mieć przez kilka sekund chyba, bo później zaczynamy się dusić. Ale nie mam pewności, więc jakby trzeba będzie to ogarnąć. Druga AM, pierwsza noc, wiadomo. O, okej, dobra, czyli music box jednak trzeba nakręcać pierwszej nocy. Tyle, że dopiero od 2 AM. A później chyba już cały czas trzeba będzie go nakręcać. Okej, czyli już wiemy mniej więcej podstawy. Na szczęście tutaj jeszcze Freddy'ego nosek, zagrajmy. No i co? No i lecimy, zobaczymy jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że sobie poradzę i nie zapomnę o music boxie, bo wtedy byłby przypał. Tak, mangle też nam może wbić do biura. Tylko pytanie, czy my musimy obserwować mangle na kamerach. Tak, możemy w sumie sprawdzać, bo jeżeli ona zniknie, to znaczy, że powoli się wybiera do biura. Jakby też tutaj troszeczkę teoretyzuję, bo ja zawsze jak dwójkę grałem, to zawsze tylko byłem na tej kamerze
pyk, nakręcałem music boxa, tak jak Chucken uczył, bo nie wiem, czy wiecie, ciekawostkę, właśnie Chucken mnie wkręcił we FNAF-a i on mnie uczył grać w te pierwsze części, jakby są jeszcze stare odcinki, jak tam Chucken mnie uczy, mówi tutaj naciśnij to, teraz kamery, ten animatronik działa tak, a ten tak, i to są, powiem wam szczerze, naprawdę fajne chwile, fajne wspomnienia, kiedy ktoś właśnie wkręca was jakby tutaj w całe uniwersum FNAF-a i pokazuje wam, jak to wszystko działa i zachęca was do tego, bo powiem wam szczerze, naprawdę mega się wkręciłem we FNAF-a, jak w żadną inną grę i żadne inne uniwersum, i jestem szczęśliwy, że Chucken właśnie tutaj mi pomógł, jakby po prostu pomógł mi wejść w ten cały świat. Dobra, mamy trzecią AM. Coś słyszę. A to jest chyba ambient, tak, to jest ten klasyczny ambient. Więc tutaj jakby nic złego się nie będzie działo. Też muszę się nauczyć mojego starego ruchu, czyli jeżeli zrobię, nakręcę music boxa, to od razu trzeba zakładać maskę, bo jeżeli pojawi się jakiś animatronik, no to wtedy trzeba uważać. Na razie mamy spokój, więc jakby luz, więc jakby mam nadzieję, że sobie tutaj dobrze poradzimy. Jeszcze raz na szczęście. Baterii mamy dużo, Foxy'ego nie ma żadnego animatronika, więc git. Też trzeba pamiętać, że te toy animatroniki mogą też troszeczkę tutaj wkurzać. I chyba tutaj, a światło działa tak, że zapala się je na sekundkę, tak? Nie trzeba jakby... Coś słyszę. Co to było? To się przemieszcza, w ogóle też mogę zobaczyć, czy ktoś w wentach siedzi, chica, oh my god. Jakby ja tego totalnie nie sprawdzałem, nawet jak przychodziłem jakby... Ona zaraz tu będzie. Jakby słyszałem wenty, więc zaraz będzie cika. Ej, nakręćmy music boxa. Bum. Dobra, nie ma nikogo. Nice. Okej, już powoli mój ruch. Mój odruch wraca. Sprawdzania kamer. I po nakręceniu music boxa od razu trzeba założyć maskę, czy przypadkiem ktoś nam tutaj do biura nie wbija, bo mamy wtedy bardzo mało czasu, żeby się obronić. Oj, słyszę coś. To tym razem cika. I oczywiście Toy Bonnie. W sensie Toy Bonnie i Toy Chica. Dobra, 4 AM, kamera 11, ale chyba ta kamera jest najważniejsza, żeby nakręcać music boxa. No i spróbujemy te 5 nocy sobie tutaj jakoś ogarnąć. Mam nadzieję, że seria wam się podoba, ale zresztą sądząc po ilości łapek w górę i pozytywnym odzewie pod pierwszym odcinkiem. Cześć, co tam? Nakręćmy music boxa. Ona chyba nie ma zamiaru. Daj wejść, zapomniałem o tym. No tak, jak ona jest w wencie, to trzeba założyć maskę. Ale się dałem porobić. I to na pierwszej nocy, niewiarygodne. Ale wstyd, ale wstyd. To niewiarygodne, że w mojej ulubionej części FNAF-a poległem na pierwszej nocy. Ale chyba za bardzo się chwaliłem, że to moja ulubiona część i czuję się najbardziej pewnie. I dlatego po prostu... Dopadła mnie karma, ale nie tym razem, nie tym razem. Już wiem, że jak będzie cika w wencie lub cokolwiek będzie w wencie, to na razy należy jak najszybciej założyć maskę i mieć wywalone totalnie. Dobra, pyk, nakręcamy music boxa. Nic się nie dzieje, nice, nice, pyk, pyk, okej, music boxik. Jest 3 AM, więc jakby zaraz będzie 4, 5, 6 i koniec pierwszego dnia. Właściwie to pierwszej nocy, szczerze mówiąc. Póki co jeszcze przy tej próbie mnie nic nie zaatakowało, ale kto wie, zaraz się to prawdopodobnie może zmienić, skoro jest 3 AM. No to różnie to bywa i to jest noc pierwsza, naprawdę, ja mógłbym powtórzyć to nagranie, ale zobaczcie właśnie, że nawet w ulubionej części FNAF-a, w której jakby czujecie się pewnie, możecie zostać zaskoczeni. Możecie zostać zaskoczeni i tak czy inaczej jakiś animatronik może wam przyjść i po prostu dać jumpscare'a, tak jak ja właśnie dostałem. Dobra, 3 AM, zaraz będzie 4 i zaraz kończymy tą zmianę. Oh my god, dobra. Oho, latarka się zbugowała. No to nieźle. Dobra, music box. Okej, vent. Nie mogę świecić, jakby Foxy'ego jeszcze chyba nie ma, więc jakby mamy totalnie luz. O, siema, jest i Toy Freddy, świetnie. Idealnie. Siema. Okej, pyk, pyk. Wind up music box. Aha, tak, 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 siema, kolego. No, witam serdecznie, raz, dwa, trzy. Okej, cyk, cyk, cyk. Jak tylko się pojawi, dobra, nakręć music boxa. Pyk, pyk. Nie mogę w to uwierzyć, czuję stresik w mojej ulubionej części FNAF-a. Siema, Toy Freddy, aha. Aha, już powoli się wkręcamy. Robi się jasno? Tak, tylko trzeba też wyczuć odpowiedni moment przy zdejmowaniu maski, bo jak za wcześnie zdejmiemy, no to wtedy mamy papa, co nie? I wtedy mamy przegraną. Dobra, raz, dwa, trzy, nic się nie dzieje, Toy Chica, załóżmy maskę. Aha, no chodź, atakuj. Poszła sobie? Aha, dobra, bo założyłem maskę, pewnie tak to jakoś dziwnie działa. Dobra, jest spokój, ale ja stres czuję, co jest grane? Dobra, 5 AM.
Pyk, troszkę latarki straciłem, ale na szczęście niedużo, siema. Jakby ja świecę na tą tojcikę, ale spokojnie. Ja wiem, że to nie działa na te toj animatroniki, tylko światło działa na te stare animatroniki. Więc jakby spokojnie, te toj są odporne na światło, ale próbuję się rozgrzać po prostu przed, przed atakiem Foxiego. 5 AM, dobra, zaraz się skończy ta zmiana. To tylko pierwsza noc. Też w ogóle, where is Mangle? Where is Mangle? Dobra, jest cały czas tutaj, świetnie. Siema, też najbardziej boję się balun gnoja, bo jeżeli on nam wbije do biura, no to już koniec, to jest koniec, jakby nie możemy na to, nie możemy na to w żaden sposób pozwolić. I też jak on się pojawi w wentach, to trzeba od razu zakładać maskę i czekać, co nie, aż sobie pójdzie. A on nieraz potrafi być tak, że, no że sobie nie pójdzie, on będzie sam się siedział chwilę. Więc na wszelki wypadek, cały czas tą maskę trzeba kontrolować. Dobra, niech już się robi 6 AM. Chcę mieć już tą pierwszą noc najłatwiejszą z głowy. Dawaj, dawaj, come on, come on. Wind up music box, nice. Okej, okay, poświecimy trochę, pięknie. Maska i mamy 6 AM. Widzowie, udało się. Pierwsza noc ukończona. Nice. I mogę trochę jeszcze kasać, bo jeszcze nie jestem w 100% zdrowy. I tak to niestety jest. Dobra, od razu lecimy z drugą nocą, bo jestem mega rozgrzany, więc noc druga, let's go. Wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę dla jak najlepszych zasięgów. I od razu już music box tutaj nie działa, klasycznie. No, hello, hello, do widzenia. Jakby ciebie nie musimy słuchać, ciebie każdy już zna. Więc jakby tutaj też powiedzieliście mi, że napisaliście mi w sumie komentarze, że Admiros, bo słuchaj Fongaja, bo on daje podpowiedzi co do animatroników. Tak, ale ja już jakby kiedyś grałem, więc nie potrzebuję go słuchać po raz kolejny, żeby mi coś tam nad uchem gadał. Wolę ja pogadać do was i powiedzieć, że jesteście wspaniałymi widzami, że was bardzo lubię i cieszę się, że oglądacie moje filmy i że łapkujecie i że tworzymy taką fajną społeczność. Zamiast słuchać Fongaja, wolałem to powiedzieć po prostu. Dobra, noc druga, 12 AM, nakręcajmy music boxa, patrzymy, siedzą sobie na scenie, siedzą sobie, więc jakby można ich obserwować na scenie, ale jakby, czy to jest potrzebne? Raczej nie, bardziej trzeba się skupić na music boxie i jak mówiłem, ten FNAF jest bardziej na zręczność, więc tak, ja to troszkę robię chaotycznie, ale powinno się robić tak, 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 a w zasadzie to nawet jeszcze inaczej, czyli tak, nakręcić music boxa, raz, dwa, trzy, zdjąć maskę, światło, światło, sprawdzić, music box, maska, raz, dwa, trzy, pyk, światło, światło, okej, wszystko jest git, dobra, pięknie, pięknie. Myślę, że drugą noc to już raczej za pierwszym razem przejdę, po prostu powinien, po prostu musiałem sobie przypomnieć całe sterowanie i wszystkie mechaniki, bo jednak to uciekło mi, bo nie grałem w tego FNAF-a chyba z rok, albo nawet więcej. Jakiś tam losowy odcinek się pojawił na moim drugim kanale Admiros Plus, na który w sumie serdecznie zapraszam. Wystartowała tam właśnie seria ze Spider-Mana 2 i cieszy się ogromną popularnością, więc jak chcecie sobie pooglądać jakąś taką dłuższą serię, bardziej fabularną, no to właśnie taka seria wystartowała na tamtym kanale, więc zapraszam serdecznie. Taka tutaj auto, hashtag autoreklama. Dobra, a tymczasem mamy 1 AM i mamy spokój. Jak wygląda scena? Wszystkie na scenie. Mangle też. Nie pamiętam, jak się przed Mangle broniło. Wydaje mi się, że trzeba było maskę założyć. Chyba tak to jakoś działało. I też jakby, jak tutaj jestem na kamerach, to prawdopodobnie macie słabą jakość i słaby bitrate, jeżeli chodzi o moją kamerkę. Okej. Mangle była, albo, tak, Mangle w tym pokoju, tak, tak, tak. Co do płci Mangle, nie będziemy na ten temat dyskutować, więc jakby tutaj unikamy tego tematu. Ale dobra, zajmijmy się tym, co najważniejsze, czyli przetrwaniem nocy drugiej. Nie ma Foxiego, on już chyba tutaj powinien nocy drugiej się pojawić, takie mam wrażenie. 2 AM, pięknie. Maska, muszę się tego nauczyć. Chociaż jak w sumie w wentach nic nie ma, to szczerze powiedziawszy, nie ma sensu maski zakładać. Takie mam tutaj dziwne wrażenie. Dobra, tojcika, okej, okay, czyli prawdopodobnie będzie chciała mi tu wejść do biura. O nie! Słyszałem go! Oh my god, tylko nie on, błagam, tylko nie on. Okej, okay, music box, załóżmy maskę. Nie ma chiki, tylko nie balun gnoj, tylko nie balun boy. Oh my god, tylko nie on. Raz, dwa, trzy. Pyk, pyk. O, jest Foxy! Jest! Pojawił się nasz kumpel. Dobra, maska. Poświecimy trochę na niego, no oczywiście latarka musiała się zbagować. To nie jest jakby błąd gry, tak to po prostu działa. Mam wrażenie, że ona po prostu się psuje i dlatego. Dobra, pyk, pyk, nie ma balun gnoja, świetnie. Słyszę coś w wentach, dobra, co jest w wentach, muszę to sprawdzić. Chica i, okej, okay, i boniacz, okej, okay, czyli nic złego, jakby był balun boy, to byłyby małe problemy.
ale wydaje mi się, że jak go nie ma, no to nie musimy się martwić. Dobra, trzecia AM, that's nice. Pięknie, flashlight, raczej latarka nam się tutaj w tym FNAF-ie nigdy nie wyczerpie. O, ja usłyszałem hi. Dobra, nie ma go, on po prostu troluje, on po prostu troluje. Siema, nie ma nic, nice. Music boxik. Siema cika, dobra, załóżmy maskę. Tak, tak, tak. Ale że ty? Okej, 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 okej. Nie spodziewałem się Toyboniego tutaj. Raczej spodziewałem się, że Chica mnie zaatakuje. Raz, dwa, trzy. Jest bezpiecznie, pięknie. One też mogą atakować jeden za drugim tak naprawdę. Dobra, jest git. Tylko nie balun gnoj. Dobra, nie ma go, on troluje, on troluje. Jak się wkręciłem, boję się, że nocy drugiej polegnę. Jeżeli poległbym nocy drugiej, to ja nie wiem. To ja nie wiem, co by się wydarzyło. Dobra, pyk. Raczej pośmiewisko by było, ale nie. Nie dam, nie ma takiej opcji nawet. Dobra, music box. Też musimy słuchać, bo jeżeli Mangle będzie w naszej biurze, to będziemy słyszeć jej zakłócenia jakby. Więc też trzeba będzie na nią troszeczkę uważać. Music box, nice. Okej, okay, spokojnie, spokojnie. Tylko spokojnie, damy radę. Maska, mhm. Dobra, też maskę się zakłada. Też mi chyba kiedyś Chuckem tak tłumaczył, że po to, żeby one myślały, że jestem animatronikiem. Bo mam założoną maskę i faktycznie tak to w sumie może być. O nie, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, poszedł sobie. Oh my god, Balloon Boy, tylko nie on. No, już się zaczyna. Dwa, trzy, dobra, nie ma nic. Świetnie. Wind up music box, maska. Jestem ciekaw, jak poradziłbym sobie w Ultimate Custom Night. Bo też jakby, też planuję kiedyś tam ograć. Ale Ultimate Custom Night, ja się boję jak ognia. A wiem, że wy byście chcieli Ultimate Custom Night, żebym zagrał chociaż i spróbował. Ale no, boję się, po prostu się boję, tak? Nie będę tego ukrywał. Boję się Ultimate Custom Night. A myślę, że to byłaby w sumie ciekawa zabawa? Ale nie wiem, jakby musicie mi jakoś namówić. Nie wiem, w jaki sposób to zrobicie, ale spróbujcie. Może wam się uda, może wam się uda. Dobra, pyk, zakładamy maskę. Nice, tu by nic nie było. Latarka zepsuta, pięknie. Maska. Okej, okay, git, siema Freddy, prawdopodobnie mi tu zaraz wbijesz do biura. Wiedziałem, no. No, już. Jak się robi jasno, to trzeba zdjąć maskę, dobra, Balloon Boya nie ma. No i zaraz będzie 6 AM, więc będziemy mieli tę noc prawdopodobnie z głowy. Tak mi się wydaje, że prawdopodobnie uda nam się tę noc ukończyć bez większych problemów. Okej, okay, spokojnie. Cyk, cyk, cyk. O tak, dobra, raz, dwa, nie wiem ile trzeba czekać, trzy, cztery, z pięć sekund, sześć? Okej, dobra, około 5 sekund na Balloon Boya. Chociaż pewnie on losowo będzie tak mniej więcej. Siema Foxy, na ciebie trzeba świecić, bo jesteś starym typem animatronika, więc trzeba... I w sumie mamy już 6, więc nie musimy się o nic martwić. Jej, 6 AM, udało się... Ukończyliśmy noc drugą bez większych problemów. Oh my god, dobra. I to jest ta scena właśnie, to jest to miejsce. O! Cześć Boniacz. Ale się na mnie patrzy. Dobra, po drugiej stronie co będzie? Chica pewnie. I hol, ona jest jeszcze bardziej creepy. Ona jest jeszcze bardziej creepy. Co jest gran, dobra. Spokojnie, ja jestem tylko animatronikiem. Nie macie się co martwić. O nie! Ten dźwięk! Ten dźwięk! It's me! Trzecia noc, dobra. Taktyczne kaszlnięcie. No i lecimy z trzecią nocą. Let's go! Trzecia noc, myślę, że już będzie o wiele, wiele trudniejsza. Znaczy, ja już to wiem. Music box od razu musi być nakręcany. Mute call. Dobra, troszeczkę na szczęście. Tu już się zacznie prawdziwa zabawa. Bo też mam wrażenie, że największy stres to jest, kiedy animatroniki nie atakują. Kiedy jest pusto i masz wrażenie takie, że w sumie to nie muszę nic robić, bo nic mnie nie atakuje. I to jest bardziej stresujące niż kiedy one cały czas atakują. Bo jak atakują, to po prostu próbujemy się bronić. Więc uważam, że gorzej jest, jak nikt nie atakuje. Jest nagle pusto i cicho. I ma się wrażenie, że za chwilę coś faktycznie zaatakuje.
niż jak animatroniki po prostu atakują. To jest jakby moje własne zdanie na ten temat. Dobra, pyk, pyk, pyk. Nice. Wind up music box. Maska. Mhm. Latarka raczej... Już Foxy przyszedł. Nie powinno nam się wyczerpać tutaj. Raz, dwa, trzy. Dobra. Light, light, light. Music box. Świetnie. Maska. Okej. Dobrze. I'm good. Okej, spokojnie. Mógłbym w sumie, jak mam tyle czasu, zerknąć na scenę. Okej, boniacza nie ma, dobra. I Balloon Boy gdzieś tam się kręci. Music box. Pyk. Aha. Gdzieś pamiętam, że na którejś kamerze był też Withered Bonnie, ale... Na której? O! Nie ma... Nie ma Withered Boniacza. Dobra, dobra. No tak, no tak, no tak, no tak. Jest i Withered Boniacz. Właśnie całkowicie o nim zapomniałem, że tu się może właśnie ktoś taki nam pojawić. Dobra, nakręćmy. Maska. O Jezu, co ja zrobiłem? Dwa razy maskę założyłem, nie wolno tak. Jakbym ją zdjął, to już byłby koniec. To już byłby koniec. Dobra, kamery. Dobra, nice. Raz, dwa, trzy, spoko. Poświecimy na nich. Aha. Dobra, żarty się skończyły. To jest dopiero pierwsza AM? What the hell? Dobra, spokojnie. O, światło nam się zepsuło. Not good. Aha, okej, okay, nice. Już nawet nie liczę. No dobra, Boniat sobie poszedł. Świetnie. Mhm, nice. Oj, trochę latarki nam, ten, bateria nam się wyczerpała. Ale raczej wytrzyma do końca. Ten FNAF jest tak zrobiony, że tutaj bateria się tak nie kończy. Działa troszeczkę inaczej niż pierwsza część. Nice, czysto. Trzecia noc to chyba będzie moja ulubiona noc, tak mi się wydaje. Chociaż, jak mówi i głosi legenda Chakena, animatroniki o trzeciej w nocy stają się bardziej aktywne. Więc trzeba uważać, trzeba uważać, jak najbardziej. Wind up music box, raz, dwa, trzy. Nice, światło. Oj, coś wentami idzie. Co się kryje w wentach? Zobaczmy. O, ty oczywiście, śmieciu, wiedziałem. Klasyk, klasyk, dobra, zaraz się tutaj Balloon Boy pojawi. Kamera 11. Wiedziałem, dobra. Czekamy, 3, 4, 5. Boom. Dobra, poszedł sobie, nice. Music box, music box. Oj, oj, oj. Nie chcę ryzykować do końca, nakręcać music boxa, bo... No właśnie, ktoś mógłby nas tutaj zaatakować w tym czasie. Nice, okej. Okay. Very, very good, very, very good. Trzecia AM, not trzecia, trzecia AM. Lecimy! Siema, siema Frederiku. Frederiku starego typu. Dobra, nice. Wiem, że zaraz mi tu będziesz chciał wejść do biura, dlatego już zakładam maskę, żebyś sobie pomyślał, że też jestem animatronikiem. Okej, okay. Wind up music box, Ajajaj, się zestresowałem z deka. Taki atak na mnie tutaj został przeprowadzony. A najlepsze jest to, że jego tutaj w ogóle nie było, tego boniacza, co nie? On się nawet nie pojawił, on po prostu wlazł mi do biura. Może wentami jakoś? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, dobra, nice. Powinienem tę maskę dłużej trzymać, czyli raz, dwa, trzy. Okej, tak na wszelki wypadek. Ma Foxy. Dobra. Znowu słyszę wenty. Dobra. Okej. Nice. Raz, dwa, trzy. Teraz zrobiłem zupełnie odwrotnie. Przez co moja ręka nie ogarnęła. Dobra, tak, tak, tak. Cisza. Dobra, gdzieś Balloon Boy zaraz będzie. Oh my god. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. Dobra, nie ma nikogo. Music box. Dobra. Dobre, dobrze idzie, bardzo dobrze. Raz, dwa, trzy. Okej, siema Frederiku. Czy to Freddy Fazbear? W ogóle nie powiedziałem ani razu tego w tej serii. Dobra, nieważne. Tyle osób, które w ogóle nie grały we FNAF-a, ale zobaczyły tego mema, chodzą i to powtarzają, mam takie... Okej, ale najpierw zagrajcie we FNAF-a, żeby wiedzieć, kim jest w ogóle Freddy Fazbear. O.
Dobra, nieważne. Pyk, pyk. Siema! Cika przyszła się przytulić. Siemka. I... narka. Dobra. O, i druga cika też przyszła. No. To już ta druga cika ładniejsza jest, zdecydowanie. Okej, okay, nice. Świetnie. Pyk, pyk. Piąta jem. Zaraz będzie szósta i spadamy z tego biura. Koniec trzeciej zmiany. Aha. Dobra, pięknie. Music boxik. Okej, okay, nice. Light. I spokojnie, spokojnie. Wszystko da się zrobić. To jest tylko noc trzecia. Tutaj nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czy jakoś tak się mówi. Więc bez problemu. Z tą nocą sobie poradzimy. Już jakiś taki schemat mi wleciał, że... Raz, dwa, trzy. O, wiedziałem, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, poszedł sobie. Ale że dwóch mnie tu atakuje? Dobra. No, atakujcie, na co czekacie? Dobra, nie mają zamiaru chyba zaatakować. Ja w ogóle mam dwie kreski baterii, więc też muszę ją troszkę oszczędzać. No niech już szósta będzie, no ile można czekać? Ja już mam dość tej nocy, dość tej zmiany. Come on, come on, szósta jem, szósta jem. No. Coś mi się zepsuło z latarką. Z latarką, dobra, mamy szóstą AM. Okej, udało się. Daliśmy radę, ale stresik był, powiem wam szczerze. Stresik jakiś tutaj był. Aha, co teraz będzie? Cześć. Ale creepy. Uwielbiam, uwielbiam tę scenę, uwielbiam. Po prostu piękne. Cika tak samo. O nie! O nie! Hello? Możemy tak stać i patrzeć na siebie. Po prostu. It's me. Noc czwarta, czyli noc, w której moja zręczność zostanie wystawiona na wielką próbę i mam nadzieję, że się obronię przed wszystkimi animatronikami. Niestety musiałem sobie zrobić małą przerwę, ponieważ dostałem kolejnego ataku kaszlu. Już takie te ataki są trochę słabsze. Niemniej jednak dalej odczuwam jeszcze skutki choroby, więc jeżeli będziecie kiedykolwiek chorzy i lekarz wam przepisze leki, albo w ogóle będziecie uważali, że nie trzeba iść do lekarza, to od razu mówię, trzeba iść do lekarza, trzeba brać leki i trzeba się wyleczyć do końca, bo jeżeli nie doleczycie do końca, to skończycie tak jak ja, czyli będziecie chorować, będziecie mieć katar i kaszel przez 3 tygodnie. What? Mangle? Będziecie mieć... Okej, okay, dobra, spokojnie, będzie... Wszystko jest git, wszystko pod kontrolą. Jak mówię, będziecie mieć kaszel i katar przez 3 tygodnie, więc nie polecam, zwłaszcza jak jest się youtuberem i ma się kaszel, to jest najgorsze, że jaka się może stać, nie możecie po prostu gadać. Nie możecie gadać, bo kaszel. Albo coś jakby, jak macie coś z gardłem. Tragedia, tragedia, więc jakby przez ostatnie 3 tygodnie... Nie bardzo mogłem nagrywać. Dobra, skupmy się teraz na grze, bo to już jest noc czwarta, a jest dopiero 12 AM, a ja sobie tutaj gadam, jak gdyby nigdy nic. A jak wiadomo, o nie, zaraz Mangle mi tu przyjdzie. O nie. Dobra. Trzeba posłuchać, czy jest brzęczenie. Jeżeli jest brzęczenie, to znaczy, że Mangle jest w biurze. Chociaż w sumie jak Mangle wejdzie do biura, to da się jeszcze przed nią obronić? Nie pamiętam tego. Chyba się da. Chyba się da. Dobra, spokojnie. Na luzaczku. Aha, aha, ojej, dwa aż, okej, okay, dobra, dobra. Mamy nowych kolegów w korytarzu. Nie fajnie, nie sprawdziłem tego wentu. Ale dobra, to jest jeszcze czwarta noc, więc jeszcze jakieś tam minimalne błędy można popełniać. Natomiast jeżeli chodzi o noc piątą, no to nie można popełniać błędów. Żadnych błędów, dobra, pyk. Maska, raz, dwa, trzy. Światło, światło, pyk. Nakręcamy, maska, obracamy się w lewo, pyk, 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 światło, nakręcamy i tak w kółko będziemy robić, dopóki nie przejdę tej nocy. Może od razu spróbuję noc piątą, tak od razu, wiecie, z zaskoczenia. Jestem ciekaw, jak mi pójdzie, o ile mi głosu starczy jakby na tę noc piątą, bo zazwyczaj po pierwszej nocy, jak już tak się nagadam, no to są małe problemy, więc no, tak to wygląda. Przy okazji przypominam, żebyście zostawili taktyczną łapę w górę, suba, ponieważ próbujemy wbić 2 miliony subskrypcji na kanale i prawdopodobnie raczej 3 milionów już nam się nie uda tak prędko, bo no to już są zbyt chore liczby, ale 2 miliony brakuje nam naprawdę niewiele, więc
warto, abyście po prostu kliknęli tego suba. Nawet nie musicie jakoś specjalnie tam, wiecie, wszystkich filmów oglądać. Wystarczy, że po prostu klikniecie. Dobra, koniec mojego tutaj reklamowania się i gadania. Czas przetrwać tę noc. Jest 2 AM, więc bardzo dobra godzina. Latarki mamy sporo. Pyk. Coś słyszę w wentach. Dobra, nie ma nic w wentach. O dziwo nie ma nic w wentach, jakby... Pewnie, aha, dobra, bo to pewnie na kamerze będę widział. Raz, dwa, trzy, nic nie ma, dobra. W sumie jakbym spojrzał na kamery, to bym widział, że mamy tutaj pewnego kolegę. Dobra, nakręćmy music boxa. Okej, okay, załóżmy maskę. Okej, okay. Oh my god. Chyba zdążyłem. 3, 4, 5. Zdążyłem, nie ma balloon boya, nice. Music box na wyczerpaniu, ulala. Dobra, nie ma żadnego ataku. Światło, światło, musimy troszeczkę podkręcić tempo i szybkość. O, tak, 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 dobra, raz, dwa, trzy, cztery, nawet pięć. Dobra, poszedł sobie, nice. Musimy podkręcić tempo i prędkość mojego tutaj zakładania maski, ponieważ jak widzicie, zrobiło się to gorąco tej czwartej nocy, już. Pyk, pyk, pyk. Jest cisza, nakręcałem music boxa. Więc ten music box jest dosłownie na wyczerpaniu, dosłownie jest na wyczerpaniu. Dobra, już nie jest na wyczerpaniu, ale było niebezpiecznie, przez chwilę było niebezpiecznie. Też co ciekawe, ten FNAF już jest lepiej zrobiony. Mangle. Obroniłem się przed Mangle. Nice. Ale ona tak przyszła, tak na sekundkę, co nie? I pyk i od razu, już od razu nie ma. Dobra, pyk, pyk. Okej, okay, nice. Okej, okay, bardzo dobrze, bardzo. Oj, chyba za późno. Proszę, nie. Okej, okay, git. O wow, dobra. Zakładamy maskę. No, widzicie, czwarta noc już daje nam troszeczkę tutaj popalić, ale myślę, że się uda ją ukończyć. Też możecie pisać jakieś porady co do FNAF-a 3, bo następny będzie FNAF 3, ale głównie skupmy się na tych poradach do Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, bo to jest jedyny FNAF, którego nie ukończyłem, a chcę go ukończyć. I dla przypomnienia wszystkich, którzy dopiero oglądają tę serię od tego odcinka, ta seria powstała w celu przygotowania się na FNAF Help Wanted 2, który wyjdzie jeszcze w tym roku, więc przechodzimy wszystkie FNAF-y po kolei. Robimy takie tutaj wszystkie FNAF-y, no po prostu wszystkie FNAF-y przechodzimy, jakby tutaj chyba więcej nie trzeba gadać na ten temat. I bardzo się cieszę, że tak się wam podoba ta seria, bo ja się mega jaram, że jak wam się coś podoba i mi się coś podoba, jest duży łapek w górę i jest duży odzew i wszystkim się podoba i wszyscy są zadowoleni, to ja się po prostu z tego powodu mega cieszę. To znaczy, że dobra seria i znaczy, że dobry filmik na YouTube zrobiłem, więc jakby czuję się z tego powodu szczęśliwy. Dobra, 4 AM. Pyk. Nice, zakładamy maskę. Aha. Nawet chyba za długo już tę maskę trzymam, ale coś czuję, że mi stamina troszkę spadła. Moja zręczność troszeczkę zmalała. Ale dobra, 5 AM. Nice, raz, dwa, trzy. Nice, 5 AM, zaraz będzie 6. Pyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, pyk, pyk, pyk. Nice, nice. Okej, okay. Pięknie. Okej, okay. Dobra. Okej, okay, nice. Bardzo dobrze, idzie bardzo dobrze. W ogóle wpadłem na ciekawą serię z FNAF-a właśnie w tym momencie. Jak sobie tak kamerami scrollowałem, myślę, że to na razie wam nie chcę zdradzać, ale mam ciekawy pomysł, który myślę, że mógłbym zrealizować z Chuckenem, bo myślę, że on by się do tego idealnie nadawał, ale to trzeba będzie poczekać, aż Chucken do mnie przyjedzie i zaraz po tym odcinku muszę to zapisać, bo to będzie ciekawa seria właśnie związana z FNAF-em. To może być bardzo, bardzo interesujące. Dobra, pyk, 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 nice, music box, aha, dobra, pięknie, nice, zakładamy maskę. Okej, okay, zaraz będzie 6, jakby widzicie, czwarta noc to nie jest dla mnie jakieś super wyzwanie, ależ tutaj Witred Boniacz nam się wbił do biura. 6 AM, nice. Przetrwaliśmy, ja tymczasem robię łyk herbatki. O, bo tu się dzieje. O, cześć marionetko. Hello. Siema puppet. Przestań mnie tak obserwować. Stop. Czuję się niekomfortowo. Leave me alone. Zostaw mnie. O!
Nie odpuści, nie odpuści. Tak, polecę maksymalnie w lewo, a potem szybko w prawo. Ach, to jest nieciekawy dźwięk. Dobra, jak mówiłem, od razu lecę z nocą piątą, tak na spontanie, i zobaczmy, czy noc piąta mnie zweryfikuje, czy też może potrzebowałbym chwili przerwy. Dobra, kamera 11, music box, oczywiście mute call, raz, dwa, trzy. Jestem mega rozgrzany, więc prawdopodobnie uda się za pierwszym razem, ale pewności co do tego nie mam. Music box. Aha, dobra, na początku jest bardzo spokojnie. Jak się uda za pierwszym razem, widzowie, to napiszcie mi hashtag gratuluję, jak za pierwszym razem zrobię noc piątą. A jak nie, no to nie piszcie hashtag gratuluję. Okej, music box. Ja się postaram. Ja się postaram, dobra, Foxiego. Hello, hello. Aha. Music box, maska, raz, dwa, trzy. Aha, świetnie. Maska. Nie ma nikogo w wentach, ale ja słyszę Balloon Boy. On prawdopodobnie, no właśnie, już w wencie siedzi. Więc trzeba być na to przy... O, come on! Dobra. Trzeba być na to bardzo przygotowany. Music box wyczerpany! What the hell? Dobra, spokojnie. On sobie coś tam gada. Music box na wyczerpaniu, ale bym odwalił. Dobra, Mangle, nie strasz mnie tak. Pierwsza AM. Tutaj sobie możesz być, jakby to mi kompletnie nie przeszkadza. Gorzej jakby ktoś się tutaj właśnie taki jak ty pojawił w biurze. To byłoby wtedy niefajnie. Dobra, nice. Cyk, cyk, cyk. Pięknie. Siup. Nice. Ej, pierwsza AM, idzie dobrze. Dobra, czy ktoś jest? Nie ma nikogo. Okej, okay, nakręcamy. Trzeba jakby cały czas music boxa pilnować, żeby był nakręcony. Mhm. Dobra, cisza, nie ma Balloon Boya, nice. Ja go cały czas słyszę. No, wiedziałem, że on tu będzie, wiedziałem, dobra. 3, 4, 5. Dobra, poszedł sobie. Słyszę cię. Idź sobie. Dobra, nara, światło, światło, ojojoj. Tyle wystarczy music boxa na jedno takie sprawdzenie. No i Mangle by mi się wbiła tutaj do biura. Ja już słyszałem ten dźwięk, więc jakby byłem pewien, że coś tu się grubego kroi. Okej, okay, nice, światło, światło, light, light. No właśnie, też po... Jezu, myślałem, że uniknąłem tego. Czy ja nie zdjąłem maski? Nie. No to napiszcie w komentarzu hashtag przykro, bo nie udało mi się za pierwszym razem zrobić nocy piątej. Mamy właśnie drugą AM, czyli mniej więcej godzinę, na której zginąłem i znowu zaatakował mnie Witred Bonnie. Tak więc tym razem się oczywiście obroniłem i mam nadzieję, że dalej również pójdzie mi całkiem dobrze. Oczywiście jest to noc piąta, czyli najtrudniejsza noc. Nie licząc nocy szóstej oczywiście, ale ja mówię najtrudniejsza z tych podstawowych pięciu klasycznych nocy. Więc mam nadzieję, że... Siema, Mangle. Idź sobie. Go away, go away, Mangle. Dobra, music boxik. Na fulla go, to nie było. To było dość ryzykowne. Zaraz będzie trzecia AM. Czyli jak głosi legenda Chakena, powtarzam to już któryś raz w tym odcinku, animatroniki będą bardziej aktywne. Aktywują się, siema. Ciao, Witredcika. Okej, okay, nara. Pięknie, music box. Nawet nie na fulla, żeby tutaj nie podejść do tego tak, wiecie, ryzykownie. No i już, okej, okay, trzecia AM. Idealnie jak spojrzałem. O, siema, po raz kolejny. No, czyli Witred Boniarz będzie mnie tutaj bardzo atakował. Okej, okay, nice, nice. Pięknie. Nakręcamy. Dość ryzykownie, o proszę bardzo, ale że Freddy mnie tutaj zaatakował? No, czegoś takiego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ale okej, okay, dobrze, dobrze. Ja sobie poradzę, ja sobie poradzę. O, ależ atakują, no co jest grane? Jeden za drugim, jeden za drugim. Jo, dobra, dobra, już, zdejmujemy. Poświećmy trochę na Foxiego. Nie słyszę Mangle, nie słyszę. Okej, okay. Dobra, jest spoko, przyspieszmy troszeczkę. Zwiększmy tempo zakładania maski.
I poziom skupienia również troszeczkę musimy podkręcić. O! No i papa, no i papa. Proszę, 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 proszę. Mamy 3 AM, bardzo spokojna noc, podoba mi się to. Dobra, wykrakałem, no to niezła spokojna noc, ale założyłem szybko maskę, więc raczej jumpscare nie będzie. Okej, okay, nice, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Mangle chyba mi... Znowu ty? Nie, no nie gadajcie, że to jest po raz kolejny zginę od ciebie. Dobra, nie tym razem. Come on, music box, music box. Dobra, i jeszcze Mangle, ale atak, dwóch naraz. Dobra, spokojnie, spokojnie. Zdążyłem, zdążyłem. Chyba zdążyłem nakręcić music boxa jakimś fartem. Bardzo ryzykownie, bardzo... siema. Ale że toj boniacz? Dawno ciebie nie widziałem. Aha. Dobra, spokojnie. Ten music box jest na wyczerpaniu. O nie! Mangle w biurze, koniec, koniec. Koniec, 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 koniec. Co to za jakiś atak? Nie wiem, czy ja spanikowałem, czy tak po prostu miało być. Znowu jest 3 AM, prawie 4 AM. A ja się męczę w tym cholernym biurze. Come on, come on. Atakują mnie jeden za drugim. Nie wiem, jakieś bad RNG mam totalnie. Bo jeszcze tak bardzo nie byłem atakowany we FNAF-ie, przysięgam. We FNAF-ie 2 jeszcze tak bardzo atakowany nie byłem. Patrzcie, jeden za drugim, pyk, pyk, pyk. Bijają do biura, jakby im się, jakby to czuli się u siebie, co nie? Dobra, pyk. Dobra, ale musimy to zrobić tę piątą noc. Słyszę Mangle, słyszę, słyszę. Idź sobie. Dobra, nice. Szybko, szybko, nakręcałem music boxa. Mam nadzieję, że zdążyłem, mam nadzieję, że zdążyłem, mam nadzieję, że zdążyłem. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę. Jest, zdążyłem. Nice, nice, nice. Szybko music box, to jest najważniejsze aktualnie. Dobra, zakładamy maskę. Dobra, nie ma Balloon Boya, świetnie. 4 AM. Oj, tak, tak, oj, tak, tak. Dobry znak, dobry znak. Latarka bardzo dobrze się trzyma. Znowu Mangle słyszę, ale mamy music boxa naładowanego, więc git. Dobra, uspokoiło się, na was trzeba trochę poświecić. Chyba zdążyłem, chyba zdążyłem. Chyba zdążyłem, chyba zdążyłem. Tak, zdążyłem, nice. Światło, nice, music box na wyczerpaniu, oj, oj, oj. Mhm. Chica jest, raz, dwa. Na nią chyba też trzeba, na tą tojcikę. Chwilę poczekać, żeby ona sobie poszła. Aha. No idź sobie. No nie, ona nie ma zamiaru iść. Come on. Music box ważniejszy. Music box ważniejszy. Po prostu spanikowałem. Tojcika, wystarczyło, żebym poczekał chwilę. Założył tę maskę na 5 sekund, a nie, 3 sekundy zdjął, 3 sekundy zdjął. To było za krótko. Mamy 4 AM. Tym razem musi się udać. Poziom mojego skupienia jest bardzo wysoki. Animatroniki coś tam atakują. Ale tragedii nie ma. Więc myślę, że ta piąta noc będzie już w końcu zrobiona. Oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, nara. Okej, okay, nakręcaj music boxa. I wiem już, że jak będzie tojcika w wentach, w sensie jakby przypomniało mi się, że jak będzie tojcika w wentach, to wystarczy chwilę dłużej poczekać z założoną maską. Wiele nie trzeba, wiele naprawdę nie trzeba, aby to przetrwać, ten atak. Dobra. Oh my god, chyba znowu za późno. Nie, 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 na pewno nie za późno. Na pewno nie, na pewno nie, na pewno nie. Na pewno nie, na pewno nie. Music box. Maska. Zaraz będzie 5 AM. Dobra, Mangle i Chica, okej. Dobra, nice, tutaj się trochę zepsuło. Ale spokojnie, spokojnie. I can do it. Dam radę, 5 AM, ostatnia godzinka w tym najgorszym biurze ever. Oh my god. Dobra, pyk. Dobra, nie mam Balloon Boya, on mnie po prostu trollował, bo się zaśmiał. Maska. Światło. Okej, okay, Mangle, czyli możemy sobie założyć maskę na chwilę.
Balloon Boya nie ma, po prostu troluje, coś tam se gada, hi hi. Aha, spokojnie. Nie wiem czemu tak długo maskę założyłem, to było głupie. Bo skoro nic mnie nie atakowało, to po co była mi maska? No właśnie, na tak długo. Mhm. Dobra, music box nakręcony, siema kolego. Bardzo szybko założyłem maskę, więc raczej nic mi nie zrobisz. Nie muszę ciebie obawiać. Dobra, nice, na Foxy'ego poświecimy. Foxy totalnie ani razu mnie nie zaatakował, ale chyba ta Withered Chica mnie rozwali teraz. Nie, dobra, dobra. Jest, szósta, jakby ona mnie rozwaliła w tym momencie, musiałbym zaczynać całą noc od początku. Udało się, mamy 6 AM, udało się, zrobiliśmy wszystkie 5 nocy we FNAF-ie 2. The end, mamy to. Zarobiliśmy $100? Ej, to w pierwszej części zarabiało się 120, a tutaj zdecydowanie zdecydowanie mniej. Tak więc co widzowie, piszcie porady co do FNAF-a trójki, a także co do FNAF-a Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. I to tyle, widzimy się już za parę dni w kolejnym FNAF-ie, czyli FNAF-ie 3.